Maja chyży ostro o zachowaniu Agnieszki Chyży na komunii synów Grzegorza? Była nie w sosie. Maja chyży 32 litry, z dumą patrzy, jak jej pociechy dorastają. Starsi synowie piosenkarki, których ojcem jest Grzegorz Chyży, przyjęli niedawno pierwszą komunię. Wydarzenie to... Radość na widok swoich coraz to bardziej dojrzałych pociech. Łez nie zabrakło. Chyba jesteśmy w tym wszystkim na równi. Widziałam po moich chłopcach, że się stresowali, ale ja też się stresowałam, czy wszystko będzie ok, czy nie zapomną czegoś. Nawet łzy się u mnie pojawiły, jak przyjmowali pierwszą komunię świętą, bo to było dla mnie ważne wydarzenie. Maja chyży o obecności byłego męża na komunii świętej. Piosenkarka nie była zszokowana tym, że Grzegorz Chyży pojawił się na ceremonii w kościele u boku swojej ukochanej dziennikarki Agnieszki Chyży. Wiedziałam, że będą. W końcu po części jest rodziną. Jest żoną mojego byłego męża, czyli ojca moich dzieci, więc to było logiczne, że będzie. Oceniła Maja. Zapytana przez Jastrząb Post, co sądzi o zachowaniu Agnieszki, która na zadowoloną nie wyglądała, broniła dziennikarki. Speszyły ją obiektywy aparatów? Może była nie w sosie. Byli fotoreporterzy, fotografowie, którzy mają swoją pracę. Ja nie ukrywałam komunii chłopców. Fotografowie się pojawili i nie wszystkim się to spodobało. Ja im bardzo dziękuję za to, bo mam przecudowną pamiątkę. Chłopaki mieli bardzo dużo radości ze zdjęć w różnych pozycjach, z różnymi minami. Totalnie na wesoło, z dystansem. Nikomu nie udało się zepsuć tego ważnego dnia. Podsumowała Chyży. Maja Chyży rozpieszcza synów, żeby ją kochali? W rozmowie z Jastrząb Post wokalistka przyznała, że jej synowie nie mogli się doczekać prezentów, które dla nich przygotowała. Nic dziwnego, ponieważ nie zdecydowała się na skromne, symboliczne upominki, a kosztowne i konkretne prezenty. Myślę, że chyba od mamusi, bo były obiecane od kilku miesięcy, czyli laptopy. To było obiecywane od dłuższego czasu, chłopcy nie mogli się doczekać. Cała reszta była tłem, a to było najważniejsze, przyznała.